czternastki kucharzy pozostała czternastka. Witajcie, szeszko! Gotowi na pierdol? Tak! Polskie tapas, no to śledziki, wódeczka i ogóreczek. Śledziki, wódeczka i ogóreczek. Śledziesz? To tyle. To tyle. Słups. Delicje przednie, chociaż przednie. Słoninki. Od was kuję, ja uciekuję. To jest najlepsze zadanie, żeby pokazać swoje. Czas start! No. Widzi ktoś kozi ses? Czarna dziura. Czarna dziura. Siema! Nic, po prostu nic. Miałem jakiś tam plan, tak. Oczywiście zacząłem zrobić jakiś tam plan. Jak? Piernik, brędza, flisacka. Co z tego będzie? Sos. Mus z arbuza i mus z arbuza i sus z arbuza i co dalej? Gówno. 3, 2, 1, z powodu! Do kuchni wjechał w Iblak. 3, 2, 1, jedziemy! Drugi to jest strąka, renożuk. Nie. Nein! Renożuk idzie tu. Chaos. To jest tylko boczek, on ma być klar. Nie wiem, jak to chcesz. 2, 4, 1, 3. Poloneza, czas, zaraz. I jazda z kulą dyskotekową. Zostało wam 15 minut. Zmierzcie siły na 15 minut. Czas start. Koniec, ręce do góry. Kucharze będą teraz oceniać swoją pracę na Lolma. Robert Wojnarowski i Monika Pilej przygotowali sesję. Za chwilę poznamy opinię jury. Idę na werdykt nastawiony na hejt. Szefowie, jesteście żywym dowodem na to, że sport to arbuz. I oni też próbowali was... Czapuj tutaj. Ja właśnie. Myślę, że gubi was wasze wybujałe ego bardzo często. That's what she said. Przecież w kuchni zawsze jest się gwiazdą.